Co daje zjedzenie banana po treningu? Witajcie na kanale Fitness i Zdrowie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o zdrowotnych aspektach bananów. Wybierając się na siłownię, banany mogą stać się doskonałą przekąską dla aktywnych fizycznie osób. Warto zrozumieć, kiedy najlepiej sięgnąć po te owoce i jakie korzyści mogą przynieść w diecie i treningu. Właściwości odżywcze bananów. Banan to bogactwo składników odżywczych zawierających białko, węglowodany, witaminy C, B3, A, B6 i minerały: fosfor, wapń, potas, magnez, żelazo, mangan. Wartości kaloryczne różnią się w zależności od stopnia dojrzałości i przygotowania. Surowy banan 89 kalorii na 100 gramów. Pieczony banan 115 kalorii na 100 gramów. Suszony banan 346 kalorii na 100 gramów. Indeks glikemiczny. Niedojrzałe banany mają niski indeks glikemiczny, około 30, co oznacza powolne podnoszenie poziomu glukozy. Z kolei dojrzałe banany, około 60, szybciej wpływają na poziom cukru we krwi. Banan przed treningiem. Spożywanie dojrzałego banana przed treningiem dostarcza szybko przyswajalnych węglowodanów, zasilając organizm na intensywną aktywność. Może też zmniejszyć ryzyko skurczy mięśni i bólu po treningu. Banan po treningu. Banan po treningu wspomaga regenerację, dostarczając łatwo przyswajalnych węglowodanów i potasu, wspierając odbudowę elektrolitów. Czy banan tuczy? Jeden banan dziennie nie wpłynie negatywnie na wagę, pod warunkiem, że reszta diety jest zrównoważona i dostosowana do zapotrzebowania kalorycznego. Kaloryczność bananów różni się w zależności od przygotowania, a ich spożycie jest korzystne dla zdrowia. Podsumowanie. Banan to cenny składnik diety dla osób aktywnych. Może być spożywany przed i po treningu, dostarczając energii i wspierając regenerację. Spożywanie jednego banana dziennie nie przyczyni się do przybierania na wadze, pod warunkiem utrzymania zrównoważonej diety i aktywności fizycznej. Owoce te są doskonałym wyborem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku oraz polubieniu tego filmu.